Cześć, witajcie w nowym odcinku z Plants vs. Zombies. Patrzyłem tam, to znaczy przed ratusz dokładnie, o tutaj, i nasz wskaźnik niestety, ale zniknął. To zadanie, które robiliśmy, czy robiła społeczność, się już zakończyło. Zresztą ono już było zakończone w poprzednim odcinku, tylko że ja nie zauważyłem i ktoś mnie tam w komentarzach jakby poprawił, czy mi też powiedział, że tak jest. Słuchajcie, dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsze, że ja chcę zobaczyć tylko... To strzela w miarę tak spoko, oprócz tego, że rzuca tęczą, to jest świetne. Zagramy sobie wspólnie, zaraz a zresztą teraz was pozapraszam i zagramy sobie tutaj flagę na środku, bo tego jeszcze nie robiliśmy. Wejdę w znajomych, czekajcie, dam teraz w grze i zobaczymy, kto tu jest dostępny. I wszystkich, którzy są, po prostu zaproszę, zaproś. Zrobiłem znowu reselekcję was, czyli nie wiem, czy Adisonix, on tu mi się kojarzy, ale on chyba jeszcze nie grał. Zrobiłem selekcję, czyli ci, którzy zagrali już ze mną, są poza te jakby listą znajomych. Zaakceptowałem kolejną trójkę, więc mam nadzieję, że w najbliższej czasie będą i sobie zagramy. Tu nie ma jakiejś typowej pory, jeśli chodzi o moje granie i moje zapraszanie was. Niekoniecznie to jest rano, czy wieczorem, czy po południu. Zależy akurat, jak mam czas, wtedy nagrywam. I to najlepiej, jakbyście byli przez... Nie mogę wam mówić, żebyście byli przez cały dzień, ale tak by było najlepiej, jeśli chcecie sobie zagrać. Zaprosiłem i okej, zobaczymy, ile osób dołączy. Później najwyżej poprawię sytuację. Tylko jeszcze jedną rzecz chcę zrobić, bo w komentarzach napisaliście o tym. Tutaj E. I przejść i awansować sobie postać. Tego super mózga mam awansować. Właśnie. Dokładnie, w ten sposób, żeby odebrać 20 tysięcy i mieć wystarczająco. Siema, Antonak 2008. Świetnie, że jesteś. Czekajcie, mogę tu już go awansować, czy mi jeszcze ciut brakuje? Mogę. Siema, cześć, witaj. Juhuhuhuhu. Ja muszę awansować tutaj. Statystyki, awanse, proszę bardzo, super mózg. Zróbcie to! Jestem awansowany, nie szczelaj we mnie. Kod droid dołącza, super, mam 20 tysięcy. Tu, teraz sobie wylosujemy. Nie chcę cię, to siebie też nie chcę. Chcę to. A może odpuśćmy sobie to losowanie tych paków, bo nigdy mi nie wylatuje część, którą bym chciał. Do jasnej pały znowu to samo. Okej, samo ożywienie, diamentowe balonowe wąsy, ciało niebieskie, ochraniacze zewnętrzne, cybermaska. Mamy cały zestaw, wszyscy są, Jakub, Adi i kod droid, także możemy bardzo przemiło śmigać na wprost. Czekajcie, chyba wszystkim napisałem, że gramy flagę, choć też może Adi nie wie, bo chyba jemu nie napisałem, bo dołączył ostatni, ale to nic, pewnie jest czai, że tu idziemy. Tak, już czaił, dobra, jako imp zrobi tutaj siekę ładną, uruchamiamy flagę. Zobaczymy tylko, jak długo przetrwamy, bo jestem ciekaw, bo to jednak, słuchajcie, we czterech tutaj, to nigdy jeszcze nie grałem, to jest chyba pierwszy raz takie granie z wami tutaj, więc mam nadzieję, że nam to jakoś spoko pójdzie i też jestem ciekaw, czy te fale będą trudniejsze teraz, jeśli nas jest więcej. Zobaczymy, na pewno przetrwamy do ostatniej, a później dopiero będzie sieka. Świetnie, czekajcie, kto gra? Jakub Dziekan, gra tym samym imprezowym, co ja mam, także bardzo mi miło. Tutaj kod widzę, że świetnie, bo będziemy mieli leczenie i Adi zrobi rozpiździel, więc czego chcieć więcej? Będzie cudowna rozgrywka, idealnie dobrana drużyna. Idealnie, co prawda moja postać nie wnosi jakoś wsparcia dla was wszystkich, ale trudno, chciałem sobie nią pograć, tak po prostu, bo ją wylosowaliśmy, to teraz chcę ją pograć. Znaczy ją zdobyłem na tej nieskończoności w poprzednim odcinku. Chcę ją wypróbować, poćwiczyć, może troszkę, może polubię przez to. Polubię przez to super bohaterów. Siup! Kod droid, już tu ma 45 nastukanych, bo wcześniej ze mną tutaj chwilkę pograł, bo musiałem, bo najpierw graliśmy innym składzikiem, ale musiałem ich wywalić, bo robili tutaj siekę, pozmieniali się na rośliny i strzelali po nas. Takiego zachowania raczej nie toleruję i robienia mi tutaj bajzlu, więc trudno, musiałem zrobić reselekcję po raz kolejny i zaprosiłem innych, także fajnie, ale kod droid został. Przemiło mi bardzo. Pozwól tamtego. Czekajcie, on padł i nie słyszałem dźwięku. Świetnie, kurczę, że tu to leczenie mamy. Ktoś napisał, ale dobra, darujmy sobie. Teraz odcineczek leci. Tu, słoneczka weszły. Dostarczono skrzynię wsparcia. Ej, trzeba się wysilić. Poślę kulę i chyba to powinno troszeczkę przynajmniej przyspieszyć sprawę. Jest!
Okej, okay, dostaliśmy wsparcie. Świetnie, tu teraz nas już jest 5. Zobaczymy, czy... A nie, internet bez problemu powinien wydolić. Macie. Czas na imprezę! Wohoho! A kogo mogę teraz trzepać, bo bym chciał? Niech się ktoś pojawi. No popatrzcie, czas na imprezę, tu akurat nikogo nie ma. Ale ich leje. Świetna opcja. Pierwszy raz to mam. Poszło super. Dobra. Ej, to ciekawe tutaj jest nawet. Dobrze, bo nie mam żadnych zadań, żeby grać z wami flagę. To tak stwierdziłem właśnie, że tu sobie pogramy. Słoneczniki pokonane. Super, zbieramy to. Zdobyte monety. Pytanie, czy to idzie każdemu na jego konto, czy to wszyscy dostają po tyle sami. Po tyle samo. Groszek! Przepraszam, widzę obiadkiem, nie obiadkiem, tylko nie wiem, coś mi się dzieje. Moje gastro... Chodź tu. Pokonany. Największe to największy bajzel to tu będzie, jak się uruchomi ta ostatnia fala, ta nieskończona. Ja na to już czekam w tym momencie. Będzie jazda równa z nimi wszystkimi. Piknie! Psie, piesiem, bardzo, tu nam to też pomaga. Nie no, jesteśmy w każdym miejscu po prostu leczeni. Świetna rzecz. Cześć. Dobra, celność sobie tutaj przynajmniej wypracujemy i poprawimy troszeczkę. Siup. Siup. Ej, ten jest dobry, bo on jest wsparcie, on tu ciągle krąży wokół tego kółeczka. To jest świetna rzecz, bo my możemy się troszeczkę oddalić i robić im bajzel troszkę bliżej ich samych. No zobaczcie, to jest tak w tym momencie proste z wami wszystkimi. Świetna rozgrywka. Cześć. Jeszcze ciebie tylko załatwię. Chodź tu. Trafiony, czy też prawie trafiony. Come on. Dobra, ten go załatwił. Świetnie, muszę się nauczyć was, czyli jest Kot, Droid, Jakub i Adi, tak? Dobrze mówię? Tak, Adi, Jakub, Kot. Kot, Kot, będę mówił skróconymi. Adi, Jakub, Kot, przez połowę nazwy, tak jak ja jestem Mati. Mati, Jakub, Adi, Kot. I piknie. I możemy siać zniszczenie przez cały odcinek, znaczy nie, przez cały odcinek, zobaczymy, to jest znowu dwuczęściowy najprawdopodobniej odcinek. Zobaczymy, ile tu dajemy sobie rady wspólnie, przepraszam bardzo, ale chyba mi zabrakło dioptrii w myszce, trzeba troszkę poprawić. I jeszcze ty. Groszko strzelcy pokonani, jedziemy z falą dalej. Siup! Pięknie. Wszyscy zadowoleni? Juhuhu! A dajcie skrzynię wsparcia kolejną, czy już nie chcecie po prostu tak dołować tych roślin, że nie dacie skrzyni wsparcia? Ja bym był bardzo wdzięczny, jeśli bym je dostał. O, oberwał. Siup! I siup! Tu masz, szczał! Za późno troszeczkę. Znowu! Dostarczono skrzyni wsparcia, gdzie? Już tam idę. Come on. A mogę ją tak zbić? Później to. O, jest. Pojawił się. Świetnie. Dobra, mamy tam kogoś? Nie. Atakuj. Jedź. Jedź z nim, mój bracie. Dobrze. Jakub dziekam w budce. Na co zmienia postać? Wskoczył do budki zmienić. Ciekawy jestem na co. O, wybrał też tego fajnego. Dobra, może bym też zmienił w sumie swoją drogą. No nie jest głupie, oni sobie tutaj poradzą, a można zmieniać postać. No. Ale jeszcze na chwilę tym pograjmy, jeszcze chwilkę, jeszcze 5 sekund. Jeszcze 5 sekund, a później możemy siać bajzel. A widzę, że tutaj ładnie cisną. Ładnie wszyscy jadą. Ten tam ściga, chwila, ktoś do mnie strzela, ale nie wiem kto, skąd i w ogóle dlaczego. Kaktusy, ale ich się tu nabrało. Macie szczał, będzie bolało. Kaktusy pokonane, dobra. Przepraszam, muszę zajść do budki i zrobić coś, wybrać jakąś inną postać. Choć czas na imprezę się zaraz załaduje. Ale to nic, zmienimy. Atak pożeraczy, bądźcie tam. Ja tu obserwuję z nas dwóch tam w tym, spoko. Nie doskoczyłem. Już, na coś zmieniam. Weźcie co? Kapitana weźmy. Kapitan, spoko.
Kapitan Ogniobrody. Proszę bardzo. Kto odpowiada? To znaczy, komu odpowiada? Mi, jak najbardziej. Możemy się bawić. On nie skacze tak wysoko, ale też jest spoko. Tak wysoko nie skacze. Uruchom działko. Ej, mogłem się wyszczelić! Ej, wyszczelę się. Dobra, oni tam przeżyją, a ja się wyszczelę. Będzie fajnie. Niech obserwujcie wszyscy. Znaczy nie, będzie się działo. Mati, wyszczelone z armaty. Coś tam jest. Aha, wsparcie znowu, skrzynia. Dobra, ja lecę. Siup! Jestem na stanowisku. Witajcie. Osobiście w tym momencie troszeczkę się poczuwam odpowiedzialny za to, co tu się dzieje. Naładujemy punkty życia. Świetnie, że kot tutaj ma tą postać. Para pa 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 pa. Addisonix też w budce. Wszyscy zmieniamy po kolei na jakieś inne postacie. W sumie dobra opcja. Na chompery teraz trzeba mieć coś innego. Tylko że ja strzelać z tego nie umiem. Gdzie są chompery? Pokaż ich. No to teraz będzie boom. Uwaga, siup. Dobra, i w sumie nawet tym superbohaterem lepiej mi szło, ale to nic. Para pa pa pa. Wiem coś, będę musiał to zmienić jeszcze jak będzie ta ostatnia fala. Jak będzie ostatnia fala, to na coś zmienię takiego coś, co długo żyje i coś trudno zatłuc. Chyba wiem co. Chyba zdecydowanie wybiorę wtedy tego. Nie superbohatera, tylko sportowca i on jest dobry, bo ma w miarę stosunkowo... Co to było? Ale świetne ogłuszenie. On ma stosunkowo dużo życia i też fajne umiejętności. Ten tam jak posłał jakąś nie wiadomo armatę. Coś się stało. Ej, rośliny, wy nie macie szans chyba tego przejąć. Zobaczymy, do której fali tu przetrwamy. Jeśli chcecie wiedzieć, to sobie po prostu przewincie odcinek, jeśli nie chcecie całości oglądać. Czy wam się nie chce po prostu, to możecie odpalić samą końcówkę i zobaczyć, co tam się działo. Przywódca drużyny, ja jestem przywódcą drużyny, no chyba sobie kpicie, jaki ze mnie przywódca. Kompletnie dno. Dobra, to mnie ciągle leczy, tak jakbym ciągle mi brakowało życia. Rośliny, znaczy nie, róże zaraz będą pokonane. I z drugiej strony powinny jeszcze się zrespić. Przepraszam. Masz szczał. Jestem troszkę niecelny z tej postaci. A nawet troszkę bardzo. Róże pokonane. Świetnie. Pozbierajcie, ja pójdę jeszcze raz zmienić postać. Jestem troszkę wybredny, ale... Ej, no bez jaj. Atak kukurydzów. Ohohoho. A teraz. Ja się znowu wyszczelę z armaty i spodobało mi się to. Ten wyszczał. Troszkę nie pomagam za bardzo, jestem wrednym przyjacielem drużyny, zamiast tam grać, to tu chodzę. Ale gwiazdą sportu zrobimy bajzel. O, i znowu się mogę wystrzelić i będzie co najmniej fajnie, przyjemnie. Uwaga, szczał. Wystarczono skrzynię wsparcia, ja załatwię to. Ja to załatwię. Ale to strzela długo fajnie. Ktoś tu przyszedł? Nie, nie mamy. Macie, świetna postać, jak ja ją lubię. I załatwione. Okej, okay. Coś mi się wydaje, że ten atak kukurydzów nie zostanie w ogóle w jakikolwiek sposób uskuteczniony. Zero, nawet tu nie dotarliście jeszcze. Z was utłukę dopiero. Chodź. No, koniec, bo przydługawo. Rzućcie im, to będzie boom. Czekajcie, skąd teraz na... O, tutaj! Dobra. Czekajcie, bo się troszkę pomyliłem, nie strzelałem po tym, po kim było trzeba. Kukurydzy tu chyba najostrzej dają. Jehehej! Pokonani. Świetnie, nie zbieram, znaczy no pozbierajcie, to wszystko i tak chyba idzie na jedno konto, czy też nie, nie wiem. 22 tysiące mam. Bam! Jakub zmienia postać. O, idą pomarańcze. Ja czekam tylko i wyłącznie na ostatnią falę. Na tą nieskończoną. Coś się tu zbugowało na chwilę. Coś ta pomarańczka nie chciała tak chyba działać, jak miała działać i faktycznie tak zaczekała ze śmiercią swoją i z oznajmieniem tego, że dawać skrzynię. Gdzie jest skrzynia? Już to zrobimy.
Dawaj, znowu jakiś ten, nie chciało mi załyczyć strzelanie. Jest, mamy kogoś czy nie? Macie to, bo mi tu przeszkadzacie tylko. Zróbmy dojazd. Kogoś zatłukłem? Nie wiem. Ale pomarańcz sobie tu wyszedł. No strzelaj po nich! Nie wiem co się dzieje, osobiście wam powiem już momentami. Naprawdę. Szkoda, że... A nie, kod droid został cały czas, będzie nas leczył, więc spoko. A myślałem, że już zmienił postać. Ale niech zostanie przy tej, przy której jest. Naprawdę pomaga. Sobie zastawimy przejście. No. O, fajnie. Z tej strony przynajmniej nie wejdą. Tutaj, jasne, pewnie. Strzelaj, po nich. Dobrze, jeszcze ty. Załatwiony. Naprawdę nam to idzie świetnie. Ja się zastanawiam, co takiego muszą puścić rośliny, żeby nas wszystkich zatłuc. Co takiego muszą puścić? Dosyć sporo mi się wydaje. Ała, coś mnie ugryzło tutaj, albo mi wyskoczyło. Coś mnie ugryzło, taka ała, jakby nie wiem, to nie komar, tylko jakieś gunwo. Oj, idzie jakaś fala wsparcia, nie, atak bossów, a później będzie nieskończona. Co atak bossów, wy nawet nie ruszyliście, już jesteście załatwieni. Pięknie. Czekajcie, tu była roślina, ja nie zauważyłem. Dostarczono w skrzynię, pytanie gdzie ona jest. Tam. To co, ja się ruszę po nią? Może akurat ktoś z niej wypadnie, byłoby fajnie. Tak? Jest, super. To teraz go trzeba obronić, żeby nie zdechnął zbyt szybko. Czekajcie. Ty, ale fajnie mi się podoba, on ma strasznie dużo naboi. Jest, załatwiony. Dobra, to teraz puśćcie tylko tą nieskończoną i zobaczymy. Bossowie pokonani.